6 czerwca, poniedziałek, dzień dobry. Kolejny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, już 59 przed nami. Rozpoczęły się prace w amfiteatrze, w związku z tym jest też zamknięty parking przy Narodowym Centrum Piosenki Polskiej. Wkrótce będzie też zamknięta ulica Barlickiego, ale to tradycyjne utrudnienia na czas festiwalu, na który tak naprawdę czekamy co roku, ponieważ jest to nasza wielka opolska muzyczna uczta. A w tym roku pewna nowość. Będzie można jeszcze kupić bilety na spotkania z piosenkarzami. W tym roku będzie to Justyna Steczkowska, bracia Golec i Rafał Brzozowski. Jeszcze są też bilety na festiwal. A festiwal, przypomnijmy, rozpoczyna się 17 czerwca, potrwa do 20 czerwca i w tym czasie właśnie należy się spodziewać tych pewnych utrudnień w ruchu, no i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, pewnych korków. Ale mam nadzieję, że to nie zmieni festiwalowej, jak co roku, uroczej atmosfery naszego miasta i miejmy nadzieję, że nie będzie padać.